Państwu, Jan Tomaszewski. Witam serdecznie po pewnej krótkiej przerwie, ale oczywiście ta przerwa w telewizji internetowej nie gra żadnej roli, bo Państwo możecie sobie oglądać inne nasze programy, które żeśmy już dużo, dużo wcześniej nakręcili i z wieloma wspaniałymi artystami. A dzisiaj moim gościem jest fantastyczny mój przyjaciel, jeszcze z czasów, tak dawnych, że jeszcze Pan Bóg chodził bez brody. Pan profesor Franek Maślszczak. Dzień dobry Tobie, mój przyjacielu. Dzień dobry. Pierwszą rzeczą, którą poczekaj chwilkę. Nie wchodź w słowo, jak pan redaktor naczelny tutaj mówi. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę Państwa, czy Państwo zauważyliście, jeśli pan operator oczywiście to pokazał już, wspaniały krawat pana profesora. Franku, podobno sam to tkałeś. Nie, to jest mój projekt. Ale nie sam się dzieje. Ale to jest kłamstwo, ale właśnie zamierzam projektować krawaty do haftowania i sprzedawać je na rynku. Dla wolnym, mnie pierwszy, poproszę. Bardzo chętnie. Proszę Państwa, pan artysta, malarz, grafik, rysownik, profesor na Politechnice zaczyna działalność, bierze sprawy swoje w ręce, będzie robił krawaty. Naturalnie. A to oczywiście jedna sprawa. Krawaty malarskie, różne obrazy swoje będę też dawał do overlocku, żeby to haftowali. A to się nazywa overlock? Nie wiem, jakieś takie maszyny, które to się nazywa overlock? Komputerowe dzisiaj potrafią tak bzz, 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 bzz i wypuszczać. Takie plotery. Aha. A słuchaj, ale haftujące. A w dalszym ciągu słuchasz muzykę orkiestrętych? No, w tej chwili nie, ale. A bo jak jeszcze byłeś, jak proszę Państwa, bo był pan profesor, czyli Franek, u mnie gościem w Radio Wnet. I wtedy całą audycję żeśmy puszczali orkiestry dęte. Pamiętasz? Pamiętam, tak. No, tylko realnie nie mogliśmy pokazać Twoich obrazków, których teraz mamy tutaj za sobą. Całą masę rysuneczków, a oczywiście później po programie tam pojedziemy do Ciebie z kamerą, będziemy buszować po Twoim pokoju. No, zapraszam. Nie ma innego wyjścia. Jeśli się uda. Dobrze, Franek. Dobra, opowiadaj teraz. No, urodziłeś się i tak dalej. Zacząłeś od informacji, skąd my się znamy. No, studiowaliśmy na jednej uczelni, ja trochę wyżej byłem rok czy dwa, tak, nie pamiętam. Ty, ty niżej zaczynałeś inny wydział, ja inny studiowałem. Ja zaczynałem jeszcze od tej dawnego podziału, gdzie było malarstwo i grafika, był jednym wydziałem. No były trzy wydziały, rzeźba, malarstwo, grafika i architektura wnętrz. No to wtedy ja to zaczynałem. No właśnie, to nic więcej nie było. Nie było, także pamiętam. Było nas mało, mniej i można było wszystkich ludzi znać koleżanki, kolegów. Tak, bo to było wtedy, tak, było po 20 osób chyba. Po 30 parę. No, razem, u nas to było 20. Razem z zagranicznymi kolegami. Kolorowymi. Z Sudanu, tak, Sudanu. Z panami Murzynami, bo nie wolno mówić Murzyn. Nie, no nie, nie, no. Nie, ja mówię z Sudańczykami, Bułgarami, także a ty masz bardzo, pamięć, kurczę, bardzo sympatycznie. Do tej pory no, z niektórymi zagranicznymi ludźmi utrzymuję kontakty. Spotykam ich czasami tutaj w Polsce, przyjeżdżają. I mówisz z nim po sudańsku? Czy? No oni mówią doskonale po polsku, bo przez 6 lat studiowali, bo ja jeszcze tym starym trybem kończyłem. No to tak samo plus jeszcze rok chyba byli w Łodzi, uczyli się polskiego, tak, czyli to 7 lat zresztą. Ale porozmawiajmy sobie o tobie, bo tu jesteś postacią w ogóle niesamowicie malowniczą, barwną. Opowieści masz zawsze od początku, jak poznałem Franka, to miał opowieści niesamowite. Nie wiem, czy to były jego sny, czy też mu się to zdarzało? No, część opowieści było na pewno podkręconych, tak jak wszyscy podkręcają, zawsze mówią coś więcej niż dodają sobie pewnego koloru, pewnej barwy, dlatego że młody człowiek studiujący na akademii, tak jak myśmy się poznali, to powinien mieć taką wyobraźnię i
tak zwany młodzieżowy luz, który napędza młodego człowieka do tego, żeby rysować, malować, żeby zająć się tym, co skłoniło, żeby zdawać i zdać do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie czy tak innych, na innych uczelniach. A ja pamiętam twój pierwszy artykuł, który się napisał w piśmie, bo myśmy mieli własne pismo, Aspekt się nazywało. Był taki, tak. Franek napisał pierwszy artykuł. Artykuł wyglądał w ten sposób, że był jakiś rysunek i było napisane tak. Urodziłem się analfabetą, jestem analfabetą takim, umrę, koniec. No ale mi się wydaje, że wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy do końca nie wiedzą wielu rzeczy, które dookoła nas się zdarzają. Także my jesteśmy wszyscy rozpędzeni w jakichś kierunkach, dążymy do pewnych rzeczy, ale mi się wydaje, że ja wtedy napisałem to z takiej konieczności buntu. To znaczy, że cały czas dookoła mi mówiono, że ja muszę czytać dużo książek, oglądać filmy, telewizję, interesować się tym, co inni myślą, tak jak inni myślą. Ja zawsze podziwiałem tych malarzy takich jak, ja sądzę, że Picasso dużo książek nie czytał, bo nie namalowałby tyle obrazów, czy Nikifor, który no, nie umiał albo czytać. Albo Franek Stanowiński, który wręcz powiedział, że on dzieli ludzi na inteligentnych i tych, co czytają książki. No może też można tak jak gdyby to ująć. Ale jest coś takiego, co odbiera czas, żeby znaleźć, poszukać siebie, być człowiekiem wolnym. To znaczy wolnym. A wolnym to wtedy ja się starałem być, dlatego tak napisałem, żeby robić to, co ja chcę i żeby ludzie jakoś się porozumieć z tym światem, żeby ci odbiorcy, najpierw profesorowie, potem inni ludzie, potem ci, którzy przyjmują, decydują, dopuszczają do wystawy, prawda, żeby mnie jakoś zrozumieli i przyjęli mnie na wystawę. Oczywiście nigdy nie wysyłałem na jakieś konkursy, czy nie starałem się o te przyjęcia. To też z pewnego takiego wstydu, bo zawsze jestem zażenowany, że jak oglądam prace, obrazy, rzeźby, rysunki, bo to mnie jak gdyby najbardziej interesuje, to zawsze myślę, że ktoś inny namalował o wiele lepiej, o wiele wspanialej i jemu się należą te różne zaszczyty tak zwane. Obecność na wystawach, obecność w jakichś różnych miejscach. Dziękuję ci bardzo, to mówiłeś o mnie. No, mówię też o wszystkich, dlatego że z chęcią, z przyjemnością, załóżmy, przyjmuję zaproszenia, które do wystaw zbiorowych, ale do konkursów do wystaw nie. Indywidualnych. Do konkursów nie za bardzo, bo tam jakiś wydaje mi się, no ja nie lubię przetargu. Sztuka. A właśnie, musi, ja sztuka, też to pamiętam. Ja uważam, że obrazy muszą leżeć u artysty, ale nie leżeć tak nieużywane, żeby tak leżały i zbutwieją, czy zniejaczeją się. Tylko od czasu do czasu należy wyjąć obraz, tak jak ja mam z lat 60., 70., 80., tamtego stulecia, prawda? Lat 90. i po prostu zajrzeć i ten obraz od czasu do czasu powiesić i powiesić te najnowsze, które w tej chwili powstały obok i zobaczyć, co się dzieje, jaki ja jestem, jakie nastąpiły pewnego rodzaju zmiany kolorystyczne. Po prostu jest, następuje pewien, nie tyle jak gdyby postęp, tylko następuje pewna rezygnacja z różnych elementów, które człowiekowi jak gdyby cały czas towarzyszą. Takie elementy jak załóżmy tonacja obrazu, czyli koloryt obrazu, kreska, plama, formowanie pewnej rzeczywistości, zwracanie się ku tym rzeczom, którym się jeszcze nigdy w życiu nie malowało, których się nie namalowało. Na przykład jest taka historia przesytu na Akademii, gdzie malowało się dosyć dużo
garków martwej natury. Ja nigdy jeszcze nie namalowałem po studiach martwej natury, poza jednym wyjątkiem na zamówienie, a mianowicie fabryka wódek w Siercach zamówiła u mnie, żeby namalować butelkę, czyli flaszkę z Chopinem. I przywieźli mi jako model taką butelkę, ale niestety pustą. To świnie. Ja wtedy bym, pamiętam, no, zaśpiewał mazurka i takiego kuśtyczka bym se strzelił dla kurażu. I pamiętam, że namalowałem... A to bezczelnie. Namalowałem rynek, takie miasteczko i na środku na rynku stał Chopin, oczywiście ta butelka, nawet z takim przezroczystym, bo tam jest taka elipsa. Tak i jest. W środku jest portret kompozytora Fryderyka Chopina. To podobno zawisło w Polmosie, w Siercach u pana dyrektora. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy. Ale to nie zmienia faktu, że butelka była pusta. Niech się teraz z tego tłumaczą. Ale może panowie dbali, fabryka wódek w Siercach dbała o to, żeby malarz był trzeźwy, bo to ich nie tłumaczy. Mi się wydaje, że... A zresztą jest tak... Butelka musi być... Albo oni pewno czytali może tego Boja, nie? Każdy malarz pije alasz. Butelka musi być... O, i oni nie mieli akurat tego. Taka musi stać, żeby nie była taka chwiejna. Prawda? I no, ale... Ale potem spróbowałem już jak... zapłacili mi jakieś honorarium i potem sobie kupiłem taką butelkę, spróbowałem z rozkoszą. Smak smaczna. Tej butki bardzo dobra, tak, no. Ja się nie znam na tym, bo ja już, jak mówię, już od dawna nie piję w ogóle alkoholu. Już będzie przecież ciebie, no nie wiem, chyba 4 miesiące. No jak taką masz potrzebę, to jest konieczność. Twardy charakter mam po prostu. Konieczność. Zdecydowałeś albo jakaś... No, wątroba coś to tam. To zdrowie. Zdrowieńko twoje, wątroba, panie profesorze. Wątroba. No. Działa. Myk. Hanku, kochany, powiedz mi teraz tak, twoje muzyczne upodobania. No moje one są pod... Ja mam mówić, czy ty? Proszę bardzo. No to ty mów. No skończ zdanie. No ja chciałem tylko się zapytać, bo twoje obrazki, które tutaj widzimy, one mają coś z charakteru orkiestr dętych. No nie. Dobrze, tylko dętych. Tak się odbieram, ja, czy nie? Ja u muzyki uczyło mnie dwóch. Najpierw chodziłem na taki dwumiesięczny kurs na przeszkolenie. Chciałem grać na trąbie oczywiście, ale nie było trąby w zasięgu. A bo ty jesteś rodzice skąd? Nie mogli kupić. Zamojszczyzna. Ty jesteś Zamojszczyzny? Tak jest. A tam trąb nie ma? Tam. Nie, no są trąby. Bardzo dużo jest. Mają jednak. Fagotów, trąb, różnych puzonów. Aha. Także... akordeonów, to, no, też, no to i, też jest dęty instrument. No i po prostu najpierw przyjeżdżał taki do szkoły dyrygent, kapelmistrz, który prowadził orkiestrę dętą z taką wejchą, tak. I uczył, no zapisałem się na to, co mi tam szkoła przydzieliła, bo przydzieliła mi taki akordeon, 120 basów. Ja byłem wtedy 13-letnim takim małym człowiekiem. Akordeon mi do kostek prawie że. No ale po dwóch miesiącach udało mi się zdać taki kurs przejścia dalej. Do następnych jak gdyby etapów. A to ty potrafisz tak naprawdę? Muzyczności takie, umuzykalnienia. Jakoś tak myślałem, że wtedy zamierzałem zdawać do liceum plastycznego w Zamościu, ale myślałem, że jak się nie dostanę, to pójdę do wojska, bo tam przyjmowali takich młodych adeptów do tej orkiestry. I jakoś udało mi się zdać do liceum i orkiestry... No i przez to orkiestra zubożała. I tej orkiestry opuściłem. To granie,
Potem ze względu na taką epokę gitarową, że wszyscy grali na tych gitarach. Ty masz dobry chwyt. I tak dalej. To akordeon był takie passé, trochę było wstyd na akordeonie grać, bo to taka cyja jakaś wiocha. Rosyjsko, wiejsko, podmiejska, prawda, taki do folku wtedy wszyscy uciekali, że słuchają innej muzyki, prawda, muzyki tej z radia Luxemburg, czyli Luksemburg nadawał takie kawałki i wszyscy przy radiu siedzieli i po prostu tak nucili i naśladowali, oczywiście nie znając języka, śpiewali na przykład po angielsku, wymyślając różne takie teksty, jak na przykład była taka, nie wiem jaki to tytuł był, ale taki Ansangent, Yorsewor, Diswendane, Wachoster, takie wymyślali, pisali sobie takie fonetyczne zapisy, ktoś robił, że niby to jest po angielsku, ale taki trochę dadaizm, co było koniecznością, bo nas uczyli w liceum francuskiego. Ale jak zdałem do liceum plastycznego, to z kolei drugi człowiek z orkiestry Dentej, taki, który też był dyrygentem orkiestry imieniem Karola Namysłowskiego, takiej w Zamościu słynnej orkiestry, takiej włościańskiej orkiestry Karola Namysłowskiego. I uczył mnie taki dyrygent, który miał już prawie 90 lat, głuchy jak pień, ale był dyrygentem orkiestry carskiej. Jeszcze gdzieś tam parę lat grał w orkiestrze rosyjskiej, bo był z tego zaboru, Zamojszczyzna była. Także bardzo ciekawy człowiek. I ja tam do niego się zapisałem. Oczywiście znałem już nuty. I on tam wyśpiewywał jakieś różne piosenki, a to jakieś takie patriotyczne, a to normalne takie z takich jakichś podręczników szkolnych. I wyśpiewywał i kazał nam to zapisywać nutkami po prostu. Ja coś tam potrafiłem, co czasami gdzieś nie dorysowałem krzyżyka czy bemola, żeby obniżyć. Po prostu myliłem 3/4 z 4/4 albo tam dwie drugie, bo to nie wiadomo. Ale to było bardzo ciekawe. Ja uważam, że takie podstawy muzyki powinien każdy otrzymać. W Polsce każdy chłopiec powinien być Chopinem, tak matki uważają. A jeszcze przedtem to była taka, miałem takie organki, które wygrywałem, nie znając żadnych melodii świata, po prostu wydawało mi się, że gram jakieś wspaniałe melodie. To ty w gruncie rzeczy jesteś... Przesłuchiwałem się tym dźwiękom. To ty jesteś w gruncie rzeczy malarzem i człowiekiem folkowym. No może, ale raczej takim podmiejskim. Jak zabawa, to zabawa. Podmiejska, niewiejska, coś tam było. Nie pamiętasz coś tego? Dobra, słuchaj, teraz tak. Ponieważ tutaj leci nam zegar cały czas, a jest ważna sprawa, gdzie ciebie można zobaczyć jeszcze poza tym, że w domu? Bo wiemy o tym, że żeś namalował w kościele na Ursynowie piękne pano, tak? No, nie, to są tablice Drogi Krzyżowej. Ale to pano jest. Zmartwychwstanie. Nie, to są 14 stacji. 14, ale jak one duże są? 1,5 metra na 2. W pionie 1,5 na 2, czyli 14 takich tablic. No to tam można zobaczyć twoje dzieła, bo ty jesteś w tym kościele tam ulica Komisji Edukacji Narodowej 101 Ursynów, tak. Warszawa. Bo ty jesteś w tym kościele dość tam mocno zaangażowany, tam jest, zdaje się, większa ilość naszych kolegów malarzy tam wystawiają. Tam jest galeria, jest taka atmosfera twórcza.
odbywają się koncerty wspaniałych, nawet tych takich... Gitarzystów, co grają? Nie, wspaniałych naszych takich muzyków, gitarzystów i nie tylko gitarzystów, operowe po prostu, właśnie... dlatego że burmistrzostwo Ursynowa zaprasza na koncerty, nie mają sali koncertowej, po prostu wtedy jest wypożyczany Dolny Kościół, który jest bardzo obszerną taką salą, z piękną akustyką i tam chętnie te koncerty. Ale to jest bardzo fajnie, że ten kościół właśnie tam tak skupia te całe środowisko twórcze, no tam, artystyczne. Był już teraz proboszczem, jest inny ksiądz, ksiądz Gas, ale był ksiądz Tadeusz Wojdat, który pełnił funkcję, no jeszcze rok temu odszedł, już na emeryturę, ale pełnił funkcję taką, takich przyjaciół, malarzy, opiekował się sztuką. I nie tylko sztuką sakralną, bo się wydaje, że wszyscy twierdzą, to jest fajnie, że to było otwarte. Tak, że to po prostu to, co ludzie malują, jak gdyby środowisko ursynowskie tam chętnie pokazywało, zwłaszcza, że tam taką pod patronatem malarza Alberta Chmielowskiego. Czyli brata Alberta. Tak, tak, po prostu. No, tutaj cały czas się staramy zrobić o nim film, ale to jakoś tak to nam nie idzie, bo nie ma teraz pieniędzy na takie rzeczy podobno. No trzeba znaleźć człowieka. No scenariusz jest gotowy, wszystko jest, tylko że nie ma producenta. A to bardzo ciekawa postać, nie się dziwię, że do tej pory coś nie powstało. W tym okresie takich malarzy jak Chełmoński, Nogierymscy teraz, bo oni razem, tak, to była jedna taka konfraternia, taka ludzie, którzy się razem spotykali, sprzeczali, kłócili. Tak, bo on był nawet chyba związany w jakiś sposób z Olgą Poznańską, nie? Cieszyli się sobą. No, być może, ale ja bardziej z Gierymskimi, bardziej z Chełmońskim. Ta Brandt, nimi się tam opiekował Józef, to jest ten taki, bo Poznańska działała w Paryżu. No ale no w Paryżu nie, też był Józef Chełmoński. Także... Ale i w Paryżu, ale i w Wiedniu, później w Krakowie. No, tak, tak. To nawet było, to także, przyjeżdżali. To właśnie było fajne, że było to takie... No, to taki rozkwit polskiego malarstwa, brakuje takiego mi tego właśnie wspaniałego. W tej chwili mi tego brakuje, że moim zdaniem krytycy malarstwa, którzy w tej chwili działają, nie wiem jak jest twoje, ale moim zdaniem oni robią bardzo dużą szkodę. Oni robią, to są szkodnicy. Ja myślę, że nie. Że a ja myślę, prostu, że tak, że to są ludzie z kompleksami. Ja mam takie zdanie, że po prostu współczesność musi też zaistnieć, to co jest jak gdyby takim pragnieniem. Jeżeli ono jest robione, to działanie takie, które znamy, które jest no, bardzo popularne, prawda? To są te rzeczy, które wypromowała, nie wiem, Zachęta, Zamek Ujazdowski, Muzea. To ja myślę, że ja tak patrzę obok, to jest bardzo ciekawe. Ja się z wielką przyjemnością temu przyglądam i uważam, że to musi istnieć. To znaczy, musi istnieć... Ale czy to ma dominować? Mi się wydaje, że zawsze coś dominuje. Zawsze tak było, że dominowały pewne postacie w czasach, no nie wiem, Tadeusza Kantora, prawda? Był Hasior Kantor, był Jerzy Bereś, prawda? Był, no, byli, no działali, tak. Jeszcze tam już tam działał Józef Robakowski, trochę no dobrze, młodszy. Ale fenomenalni czekaj, ludzie, ale to się sprawdza. I mi się wydaje, że dzisiaj taki zespół ludzi, którzy są wypromowani, którzy są, trafiają do krzyżówek i trafiają do... Bo nastąpiło dziwna ocena i dziwna popularność, że ludzie nie znają, nie widzieli, a opowiadają sobie. To tak jakbyśmy trochę powrócili do tego, tak jak ktoś mi opowiadał o sądzie ostatecznym Michała Anioła, czy o braku, czy leżerze. Potem miałem przyjemność to zobaczyć wszystko. Ale ja sobie wyobrażałem, potem jak obejrzałem, to było to co innego. Trochę wracamy do innej epoki, takiej pobieżnej. No oczywiście, że to jest zupełnie zawsze.
że coś, coś innego, się staje, się nie da opowiedzieć nic. Coś się staje popularne. Ja myślę, że się da, da opowiedzieć, dlatego że zaistnieć... No, próbowaliśmy to robić w Radiu Wnet. No dobra, ale... Opowiadać. Ja wiem, ale zaistnieć w świadomości społecznej kraju, czy innych krajów, narodów, prawda, i tak dalej, że jest taki... Taki artysta, który robi pewne rzeczy, które się wydają dziwne, one klasycznieją. Ja myślę, że wiele rzeczy już tutaj z tej sztuki aktualnej, takiej, która jest wystawiana w różnych galeriach, muzeach, Mocaku Sztuki Współczesnej w Warszawie i tak dalej, w Zamkach Ujazdowskich, w Zachętach. Oczywiście jest jedna historia, która... I którą ja widzę, że takich malarzy, którzy mają swoją drogę i są odizolowani, jak gdyby uciekli z tego, z takiej wspólnoty, jest niewielu, bo nikt, każdy chce być razem, ale na ucieczkę tylko ucieka parę osób. W kraju jest tylko takich ludzi. Ja się staram też uciec od wszystkiego, no to uciekłeś żeby dawno. Być na swojej własnej łące, poletku i nie szukać niczego, po żeby prostu tam ci nikt poza sobą, żeby tam nikt nie przeszkadzał. Nawet czasami mam dosyć jak po prostu, że no, muszę coś tam komuś pokazać, prawda, i tak dalej, to myślę sobie, że przecież to ja nigdy tego nie chciałem nikomu ani oferować, ale to jest też miłe, że ktoś czasami się zainteresuje, spojrzy, po prostu złoży ofertę finansową i jakiś o, tam i to jest najmilsze. Dopłaci. No może to nie jest najmilsze, ale to jest rozstanie, to jest bardzo smutne. Ja myślę, że w tej chwili ci, którzy nabywają obrazy i te muzea i prywatni jacyś sponsorzy, ci, którzy zamawiają, oni są bardzo szeroko wyedukowani. Oni wiedzą, co jest wartościowe albo co nie jest. Oni się znają na obrazach. Ale to jest co innego. To są biznesmeni i oni są znają no się, i, bo no oni i czasami handlarze natomiast, po prostu. Natomiast ja powiedziałem ci o krytykach, którzy moim zdaniem są ludźmi niespełnione jakieś ambicje artyści i oni robią bardzo dużo szkody, dlatego że ja niby z jakiej racji przepraszam cię bardzo, niby z jakiej racji na przykład będą o tobie coś mówili i krytykowali ciebie albo coś opowiadali o tym, co ty myślisz. To jest na zasadzie, co autor myślał, gdy coś tam robił. Co ich to obchodzi? Ja jestem takiego zdania. Każdy że ma krytyka, subiektywny obraz. Ja mam taki obraz i taki, to mogą powstawać pytania i to, co ja ale to proponuję jest światu. Odbiorca, czyli widz ma to zaraz, robić, zaraz, a nie ja tłumaczyć wiem. Temu widzowi, co to jest. Zaraz, no, ale krytyk to jest ktoś, kto chce być takim dyrygentem sztuki. No. I mi się wydaje, że kilku dyrygentów jak gdyby tutaj się znalazło, że musi być krytyka, nawet negatywna, nawet sortująca pewne rzeczy. Bo dlatego, że ludzie tego ale oczekują. Ale ci, co to robią, to się na tym nie znają. To jest problem. No. Mi się wydaje, że coś tam wiedzą, ale albo czasami chcą ożywić środowisko, żeby dyskutowało, bo na przykład jest... Ale środowisko też dyskutuje. Wystarczy, że pójdziesz do domu plastyka w odpowiednim czasie, gdzie są nasi koledzy i zobaczysz, jak żywo dyskutują bez żadnego osła pod tytułem krytyk sztuki. No. Mi się wydaje, że nie masz racji. Ja jestem za tym, żeby, żeby krytycy byli, żeby sortowali, żeby przepędzali. Na poczcie się sortuje. Dlatego, że jeżeli ktoś ma słabą swoją stronę, malarz czy ten, co robi no, sztukę wideo, art, czy instalacje, czy tam po prostu, to wie o tym, że jakie to jest. I po kilku latach to wszystko gdzieś tam usycha, ginie, do tego nie powracamy. Ja myślę, że krytycy bardzo są potrzebni, dlatego że oni eliminują z najsłabszych ludzi, którzy się przejmują krytykowaniem. Dla mnie, na przykład krytykiem był Rajmund Ziemski, bo on się na tym znał.
Ja to wiem, słuchałem jego. Nie znam wypowiedzi Rajmunda Ziemskiego. No. I jak on robił korektę, czy on robił... Bo to był twój profesor. Dajmy na to, tak. Nie był. Albo na przykład jeśli ty przyjdziesz teraz do mnie, zapraszam cię, żebyś przyszedł, zobaczył teraz, co robię. I jak ty mi coś powiesz na ten temat, to ja to uznaję. Jeśli nawet nasz kolega Andrzej Newelski mi coś powie, to ja to uznaję. Oczywiście, że... Natomiast jeśli mi mówi jakiś facet, który w życiu nie trzymał w ręku nawet ołówka, tylko pióro i pisał jakieś artykuły, to ja tego nie uznaję. No i ale, koniec, ale byli... bo jeśli coś chcesz robić... Wydaje, przepraszam, że ja na ciebie krzyczę, ale tak jest. Że krytyka, tak jak i sztuka, zwróciła się w pewnym kierunku i pewien kierunek jak gdyby lansuje, ona od tego jest. A malarz to jest ktoś, kto jest w pewnym stopniu człowiekiem, zawsze zresztą tak było, bo dopiero gdzieś po jakimś czasie, po 20, 30 latach widać, czy te obrazy, które namalowaliśmy 20 lat temu, czy 40, tak jak ja zrobiłem dyplom, to widać, czy ten obraz jest dobry, czy nie. Czas eliminuje tak jak modę, obrazy wyrzuca w jakąś przestrzeń, to nawet nie jest czyściec. To jest tak zwana, przydałaby się zniszczarka taka, jak do papieru. Posypałoby się. Mi się wydaje, że za dużo też jest tej takiej pobieżnej, niedopracowanej produkcji obrazów, takich szybkich, żeby tylko zapełnić pewne wystawy. Ja myślę, że, tak, ale... że troszeczkę tak... I tych takich, którzy robią te takie historie ze zdjęć, z fotografii, nawet już z pejzażu, powielają to, co wymyślili impresjoniści, predźwierzchnicy rosyjscy, wspaniali. Ale tam widać jedną rzecz, że jeszcze dosmaczał przyglądał się malarz w pracowni, w domu i jeszcze obraz dokończył, dosiadł, zrobił atmosferę, nie wiem, nawet zadbał o powierzchnię, prawda, że to nie było tylko zamalowana plansza, czy jakiś przekaz, że to jest prawdziwe, to jest prawdziwe, prawda, tylko że to jest jednak obraz, jak porównamy na przykład, powiedziałeś o Boznańskiej, prawda, niedawno, portrety Boznańskiej, jakże to jest pięknie malowane, jaka to jest piękna powierzchnia, nawet gdyby tam nie było tych portretów dziewczynki z kwiatami, czy z tym pieskiem takim, czy z tymi takimi... z takim w ogrodzie, gdzie stoi taki jeden z największych chyba obrazów, nasze Muzeum Narodowe w Warszawie to ma, prawda? Ile ona musiała się tam dosiąść? Gierymski przecież pisał, ten, który ma teraz wystawę do brata Alberta, mówi tak, że już tyle grudek na obrazie, jest tyle nawarstwień, że niedługo ten obraz będę musiał żelazkiem do prasowania wyprasować, żeby go wygładzić, żeby miał powierzchnię taką szklistą, prawda? Ale ile tam się przypatrywał, ile nałożył, to widać, ile warstw nałożył. Jak długo pracował nad obrazem, prawda? To niewielu ludziom jest dane, tak jak Van Goghowi, bo Van Gogh przede wszystkim tak, świetnie rysował, całe życie rysował, od jeszcze nie malował, ale już są jego rysunki, prawda? Tych rysunków jest mnóstwo. Tylko właśnie te Van Gogha rysunki zupełnie nie... Ale potem jak wspaniale namalował wszystko i kwitnące... kasztany i jakieś w wazonie kwiaty i portret doktora wcześniejsza jego czas holenderski, gdzie on był, tam były ciemne te obrazy. Te buty, ale taka była sztuka wtedy, wszyscy ci malarze przed nim byli. To zupełnie nie było, jak ktoś nie wie, jak spojrzy na nocne. to nie wierzy, że to jest Van Gogh. Oczywiście, ale... Tam już jest taki zaczątek co o nim napisano, pasję jego takiej niebywałej pracowitości, wspaniałego rysunku, że on jednak potrafił nałożyć farbę i namalować 3 do 5 obrazów dziennie, przez 10 lat malował. On nie,
Co mówisz? Przez 10 lat tylko malował, tak, ale tak zawodowo, bo, no, bo po prostu. On mówił, zresztą twierdził, że obraz musi powstawać tak szybko, jak zachodzi światło. No że, tak, że no to co zauważy. Za chwilę już to światło inaczej świeci, już to jest inny będzie obraz. Ale on miał praktykę, ale Picasso już widać na przykład na obrazach, że czasami nałożył drugą warstwę, trzecią, widać, bo tego się nie już da kombinował, w farbie olejnej zrobić. No nadawał obrazom wartości. Mi się wydaje, że my musimy, malarze powinni się szanować po prostu i trochę mniej, a w jakiś sposób to co myślą, to co sami widzą, nie to co oczekuje od nas czasami klient za tam, nam niech mi pan szybko namaluje jutro za parę złotych, prawda? Tak jak to robią niektórzy tam na rynkach czy pod, nie mówmy na ten temat, bo to pod Giewontem Zakopanym, no ale to też jest malarz, też jest. Nie jest to malarz, człowieku, oni to walą to. Zaraz, no ty, ale też skończył Akademię Sztuk Pięknych. Nie, bardzo często to są po prostu, wiesz jak to się teraz robi? Są takie printy, wiesz, jakieś tam oni to na komputerze robią, później to, i to robi się, w ogóle facet, który nie ma nic wspólnego z akademią, to potrafi zrobić. Tak, to mi pokazywał taki gościu, jak to idzie. Być może, no ale ja czasami lepiej niż widzę, stoi, sztaluga rozstawiona, trzyma paletę po prostu i maluje Giewont. Opierdziałby z wody i miał... A idzie ten baca i mówi, panie malarze, co pan maluje ten Giewont? A po co to malować, kiedy to już jest? Po prostu, na pewno. Trzeba coś zrobić ze sztuką. I dlatego ja wolę tych współczesnych, nowych artystów, z których to... W ale jakiś artystów? Sposób tych właśnie instalatorów, wideoartów, tych... No ja coś ci powiem, To jest pewna rzecz, to co ojciec mój mówił, ale znasz mojego ojca, znamy. Tak jest, no. Możesz zrobić wszystko, ale na początku pokaż, czy potrafisz narysować rękę, pieska i kotka. Jeśli tego nie potrafisz, to się nie bierz za takie rzeczy, bo to jest za trudne. Za trudne. Tak samo nie możesz się brać za teatr. No ale ja myślę, że Michał, Anioł i Leonardo, zaraz. Jakby mieli komputer, to by też go używali. No oczywiście, no. Tak. Po tylko jakby go używali? No nie wiadomo. Tak by się nauczyli. Nie wiadomo, wiesz, to nie wiadomo. Bo ja mam na przykład znakomitego kolegę. Ale jednak mimo wszystko jest jakaś magia w kresce, w kolorze, w obrazie, dobrym obrazie, no, który malarzowi się zdarza raz na jakiś czas, bo ja twierdzę, że sam maluję obrazów rocznie kilka, czy kilkanaście, to mi się zdarza, nie wiem, może jeden obraz taki, który jest dobry, a resztę jakoś tam dosmaczam, czasami szukam jakiejś innej odpowiedzi, zmieniam po prostu, że to nie jest takie, to przychodzi, to nie jest natchnienie nawet, bo ludzie mówią, że jest coś takiego jak natchnienie. Trzeba być po prostu pracowitym, czyli codziennie tak robić. Jak robotnik idzie, albo tak jak musisz sobie napalić w piecu węglem czy drewnem, to jak nie napalisz, to po prostu zamarzniesz. W związku z tym malarz jest takim, ten kto maluje i rysuje, powinien być takim po prostu pilnowaczem tego ognia sztuki, ognia malarskiego, od swojego świata, no po prostu, żeby proszę pokazywać. Państwa, proszę, jak piękny pan profesor Maśluszczak-Frarek powiedział. I dziękuję państwu, Jan Tomaszewski oraz mój gość, pan profesor Maśluszczak. Franciszek. Franciszek. Dziękuję bardzo również za rozmowę. Dziękujemy uprzejmie.